niedźwiedź uznał, że jest piękny i nie musi się upiększać, a my, brzydcy ludzie, wszyscy się upiększamy. No, będziemy piękni. Jeszcze chwileczka. Długo się zastanawiałam, czy napisać do Ciebie z prośbą o spotkanie. Dlaczego? Bo pomyślałam, że nie będziesz miała czasu, jesteś zajęta. Ona jest zarąbana tak, że... Znaczy na pewno jest zajęta, Sandra, bo po ilości materiałów, które wrzucasz na Instagram, na YouTube, jeszcze jakość tych filmów jest po prostu coraz lepsza. Nie mówię, że były złe, ale jest coraz lepiej. Po prostu wyrobiłaś się niesamowicie przez bardzo krótki okres czasu. A już ten odcinek będzie super. Stronę nie mogę, bo tam ludzie na golasach się kąpią. Ale zabawa, no fajnie. Chociaż tutaj ten kawałek, to trzeba uważać. Idziemy teraz do spa. Super, tutaj jest lecznicza glinka. Zobaczcie. O, tak chciała robić. Niedźwiedź uznał, że jest piękny i nie musi się upiększać, a my, brzydcy ludzie, wszyscy się upiększamy. No, będziemy piękni. Jeszcze chwileczka. Jeszcze. Stop! Poczekaj, Belcia, poczekaj, nie możemy. Uważaj! Czekaj, można to nastawić. Czekaj.
O, to będzie bardzo dobra lekcja poglądowa dla tych, którzy się zastanawiają, jak to jest. Bela się wyrywa nam tutaj. Siedźmy. Ale osoby, które się zastanawiają właśnie... Adia, chodź tu. Tu pies, tu tamto. Osoby, które chcą jechać właśnie z przyczepką, to zobaczą, jak to wygląda, wiesz, w rzeczywistości, bo nikt tego nie pokazuje, nikt nie mówi o tym. Wszystko, wiesz, bajka i sielanka. Tak, jedziesz prosto do przodu i nie ma problemu. A to nie jest tak. My tu wstaliśmy rano, wykorzystaliśmy moment, żeby właśnie ponawracać, poustawiać te samochody, póki nikogo nie ma. Przyjadą ludzie i już byś nie wyjechał. Jeszcze nam zostaje 3,8 km i, no i będzie, i będzie okay. W SIO, także kawałek musimy dobra. Podjechać. No. No i tak to jest jeździć zagonem. Mhm. No właśnie, widzicie, i oni mają problem, oni nie mogą tutaj zakręcić, my nakręcimy, a oni muszą pojechać dalej, żeby nawrócić i żeby można było wjechać w tą drogę, w którą my teraz wjedziemy. My na też dwa razy musimy wjechać, ale tego... No, jakbyśmy zatrzymali ruch, to mogliśmy tak zrobić. I... Ale to coś taka, tam trochę jeździ samochodów. No to szybko się uwinęli. Jedziemy. Żeby jechać dalej, tam wyżej. I tak, o, tak oto zrobiliśmy auto terenowe z nieterenowego auta. Toyota, która nie ma napędu 4x4, stała się autem terenowym, słuchajcie. Pchamy do przodu! Pchamy do przodu, krzyczą. Rewelacja, świetnie sobie dali radę. Zobaczcie, jaki tutaj mamy widok. Cały widok na piękne meteory. Cudownie. Cisza, spokój. Tylko my trochę hałasu narobimy. Tu jest bardziej płasko, można by tak próbować wykręcić. Zrobiliśmy z was auto terenowe. No,
przed chwileczką był na równo. Trochę nierówno. No, ale tam przed chwileczką byłeś równo. No. Tak na moment. Cofaj. O, no blisko, blisko. O, o, o! Dawaj do przodu. Do przodu. O! No to jest w miarę najlepiej, jakie może być. I tak, albo nie będzie spływała woda z kibla, Boże, z umywalki, albo nie będzie spływała z brodzika. Są dwa wyjścia. Albo on będzie na ciebie leciał, albo ty na niego. Jest też taka opcja. Kwestia tylko właśnie, po której stronie idziemy spać dzisiaj. Nie mam pojęcia. Co powiedzieć? Jestem Piotr. A ja jestem Agnieszka. Podróżujemy razem, ja od mojego 19 roku życia, a ty od 24 razem podróżujemy, ale tak, w kamperze dokładnie. Spędzamy teraz w Grecji 3 miesiąc non-stop w podróży. Udało nam się, można powiedzieć, objechać Grecję dookoła. No już niestety na pewno Peloponez. Tak, na pewno nasz urlop, nasza przygoda na ten moment się kończy, ale to nie jest ostatni wyjazd. Postanowiliśmy coś zmienić w swoim życiu i zmieniliśmy wszystko. Kilka miesięcy temu postanowiliśmy porzucić dotychczasowe życie i wyruszyć w podróż. I to jest właśnie ten początek naszego nowego życia, a to jest nasz nowy dom. No to idziemy do środka. Zapraszamy. A, to jest Azja. No, a to jest Azja. Następny podróżnik, tak. To jest następny z psa kanapowego, zrobił się pies kamperowy. Tak, bo urwaliśmy przy podróży schody, więc z tej strony lepiej tak nacisnąć, żeby się nie... A, i głowę. Aha, trzeba pamiętać na głowę. Uciekaj, o, nie przeszkadzaj. Ja mogę wejść? Tak. To ja może od razu wejdę tak, tu. Tak. O, głowę, pamiętać, żeby się nie walnąć w głowę. Zapraszam. Uwaga. Właśnie przeszłaś z korytarza do kuchni, mijając łazienkę i moją główną szafę ubraniową. Jezu, tu macie nawet łazienkę w takiej małej przestrzeni? Tak, zaraz pokażę, tak. I tutaj jest jeszcze łazienka z prysznicem i z toaletą chemiczną, także tutaj się kąpiemy. Ona była jakby odremontowana. Aha, prysznic jest tu, gdzie siedzisz, wszystko na raz. Tak, tak. Woda nam się wylała z baniaka. To aha, no ale tak. Jest maluteńka, ale wystarczająca, no dasz radę wejść i się... Prysznic, tak, spokojnie można wziąć. I tyle miejsca do mycia jest wystarczająco, żeby... Tak, można wziąć prysznic albo na stojąco, albo na siedząco. Uwaga, w drugą stronę. No i teraz zapraszam do naszej kuchni, która posiada 2 palniki gazowe, lodówkę z drugiej strony. To jest taki nowy patent. Bella, co ty robisz? Bella się poczęstowała. No i bardzo dobrze, głodna była. Przynajmniej ty to jesz. Azja nie chce. Ona wszystko je u obcych ludzi. Tak. Więc lodówka ma patent, nowy szyfrowy zamek, ponieważ kilkakrotnie musieliśmy zbierać wszystko z podłogi, ponieważ w Grecji drogi są kręte i strome i czasami całe jedzenie znajdowało się po podróży na zewnątrz. Także teraz mamy zamek szyfrowy i nic nam nie wypada. Jaka to jest lodówka? To jest lodówka MPM, zwykła domowa lodówka, która jest zasilana teraz na 220 V z panela słonecznego, który mamy. Lodówka jest ładowana, znaczy zasilana 220 V. Mamy do tego panel 360 W, który ładuje 200 amperogodzin baterii. I to wystarcza na takie podstawowe rzeczy jak lodówka non-stop, ekspres do kawy, nie wiem, jakieś urządzenia kuchenne. Suszarka do włosów jest nawet i lokówka. Nie lokówka, ty się tam znasz. No, to się nazywa prostownica. No, ja się nie lokuję, proszę państwa. A używasz? Nie, ani razu. Ale raz użyłam suszarki na początku kwietnia, no bo było zimno. Więc jak umyłam głowę, no to stwierdziłam, że zużyję. I Piotrek obserwował licznik, ile zjada to prądu. I okazało się, że nie jest tak najgorzej. Tak, także mogę korzystać. Nie. Suszarkę też kupiliśmy, taką energooszczędną. Tak, tak. Suszarka energo. Tutaj przechodzimy płynnie z kuchni do salonu. Living room, tak? I to jest moje miejsce. Tak zazwyczaj wypoczywam. Pięknie. Tu jest Piotrka miejsce, tam stawiamy sobie komputer i jak oglądamy Netflixa, czyli kuchnia służy nam trochę też za salon telewizyjny. Mhm.
Dodatkowo, jak widać, mamy mnóstwo szafek do przechowywania. Jest ich naprawdę dużo, wszystko się tu może zmieścić, można upchać. Za dużo rzeczy zabrałam, to już teraz wiem. Natomiast tutaj są jeszcze szafki po tej stronie. Tu jest taka szafka na garnki, talerze i tak dalej. Jedna szafa ubraniowa. I druga taka prawdziwa domowa. Ale są wieszaki, to pokażemy, żebyśmy nie byli gołosłowni. Tak jest. Ale to faktycznie jest dużo miejsca. Tutaj trzymamy stół, który rozkładamy na specjalne okazje. Jest to stół do rodzinnych obiadów na plaży z poznanymi po drodze przyjaciółmi. I mamy co mamy. A, no i sypialnia. Łóżko ma 1,40 m chyba 4. 1,40 m jest szerokie. Szerokie? Tam 195 chyba długie. No więc jakby w tą stronę przy naszym wzroście jest naprawdę bardzo wygodnie spać i w zupełności jest to wystarczająca przestrzeń do spania. No za każdym razem trzeba jedynie robić chyc do góry i w zależności od tego jak stoimy, już nie wiem czy to będzie widać, ale dzisiaj na pewno musimy poduszki zmienić na tą stronę, ponieważ stoimy tak. Ale plusem tego jest to, że co ze zlewu będzie nam ściekać woda łatwo. Za to spod prysznica już nie popłynie. No takie uroki. Uroki stania na dziko. Także dla dwóch osób plus pies, dla nas naprawdę wystarczy. Super, pięknie. Osobno jest samochód kupiony, a osobno kupiona jest góra. Jak można stacjonować gdzieś w jednym miejscu dłużej, to można ściągnąć całą nakładkę, jakby zostawić ją na takich nogach, na stabilnych. Ona ma cztery nogi, zestaw jest czterech nóg, stawia się to po prostu na ziemi i można mieć auto wolne. No, my tego nie wykorzystujemy, bo nie śpimy więcej niż 2-3 dni w jednym miejscu, więc nie byłoby sensu robienie całej tej procedury zakładania i wciągania z powrotem przyczepy. No ale to jest dobre rozwiązanie. Ale tak, jest to takie no... Uwalnia się też samochód, jeśli nie potrzebujemy być w podróży i można wtedy auto wykorzystywać do zupełnie innych celów, więc dwa w jednym. Dodatkowo ciągniemy ze sobą jeszcze tą wysłużoną wespę, ale dała radę dziewczyna. Także mieści się tutaj nasz pies, zapinamy go w specjalnej torbie, więc Azja podróżuje z nami, no i dwie osoby na skuterze. Wtedy mamy do eksploracji najbliższej okolicy dodatkowy środek transportu i super się to sprawdza. Także bez tego wielu, wielu miejsc nie moglibyśmy zwiedzić, bo nie wjechalibyśmy tam naszym kamperem po prostu. Mm.
No to zdrowie, słuchajcie, kochani. Za spotkanie w meteorach. Jeszcze się w kadrze. Na zdrowie. Kusiówka. Chcę kupić jupę. No to pora na mnie spróbować ten chłodnik, który już nie jest taki chłodny, bo tu żeśmy, na chwilę nam zajęło przygotowanie wszystkiego. Uwaga. No fajnie. No to jak pani to robi? O, przepraszam, pani je, za chwilę nam pani powie. Chłodnik polski z greckich składników. Botwinkę można tutaj w Grecji kupić bez problemu. Tą botwinkę należy obrać z liści, pokroić drobno gałązki, pokroić w kosteczkę buraczki i do wywaru gotującego się, może być drobiowy, może być warzywny. No, ja preferuję, żeby był warzywny ze względu na to, że jest to zupa wege. Trzeba trochę podgotować te buraczki do miękkości z odrobiną octu, najlepiej takiego tutaj z Grecji, czyli octu winnego. Najważniejsza rzecz to jest później schłodzić te buraczki, one żeby nie straciły koloru. No i dodajemy już pozostałe składniki, co już jest bardzo proste, czyli kefir, jogurt grecki, taki 10% najlepiej, to jest taki, że łyżka staje. Duża ilość koperku, czosnku doprawiamy do smaku tak jak lubimy, czyli sól, pieprz. I ścieramy jeszcze ogórka zielonego do środka. I wymieszać, wstawić do lodówki na kilka godzin, żeby to się wszystko wspaniale połączyło, przegryzło i jest gotowy do jedzenia. I postoi w lodówce 3 dni, nic się w nim nie dzieje. I wiecie co, to jest fantastyczne kampingowe danie, nie? Bo nie musisz gotować, możesz nawet ugotowane buraki kupić i nawet na przykład bez tej botwinki, tak na skróty sobie teraz myślę, że wiecie, ugotowane buraki i normalnie ten ogórek zetrzeć na tej tarce, nie? I to po prostu dziękuję, będzie moje nowe danie. Smacznego. Dziękuję. Poszłam na spacer z psem i odkryłam drzewo morwy. I są już dojrzałe, morwa czarna, tak więc idziemy na zbiory. Mam pudełeczko. Ach, no właśnie, ja taka jestem. Wiecie, tu zostawię pudełeczko, na coś się przyda pudełko po pomidorach. Idziemy, gotowa jesteś? Tak. Idziemy zbierać razem z Agnieszką. Nazbieramy sobie morwy. Ogromne drzewo, całe oblepione. Po prostu. O. Mam nadzieję, że będzie widać. Piękny, nie? Zobacz, ile jakoś sięgniemy chyba, nie? Jakie to jest pyszne! Jakie słodziutkie! Ile to ma soku! No. Poczekaj. Nigdy nie jadłam. Nie jadłaś nigdy morwy? Ja pierwszy raz kupiłam morwy w Turcji. Ja nawet nie wiedziałam, co to jest. Wiesz? Niesamowicie słodkie. To w Polsce też rośnie, ale nie wszędzie, gdzieś na południu Polski. Tak, no. Agnieszka przygotowała się, założyła rękawiczkę gumową, żeby się nie pobrudzić i zbiera prawą ręką bez rękawiczki. Tak. No cóż. Ale jakie dobre. Ale jak to farbuje? Jak jagody, no. Farbuje jak jagody. Zobacz, jakie piękne, patrz. Ale... Jaka duża. No. Piękne. O, tutaj. O, widać. Super. Piękne. Dziewczyny po prostu. Dziewczyny na morwach. Nie, teraz samo zdrowie. O, patrz. Cudnie. Piotr przyszedł na ratunek z korbą od markizy. No teraz to ja mogę zbierać. Jakie duże są te morwy. Słodkie. Niesamowicie słodkie. Patrz ile soku.
rękawiczki gumowe bardzo się przydały, zobaczcie. Całe. Jesteśmy wysmarowani po prostu, bo z niektórych takich dojrzałych to tak sok płynie. Normalnie rozpływają się w ustach, to nie będę gadać. Brzuchy pełne, a koszyczki, te nasze pojemniki pełne. A więc czas jechać wreszcie i zacząć zwiedzanie Meteor, bo przecież nie przyjechaliśmy tu po to, żeby morwę zbierać, to taki bonus, a przyjechaliśmy tutaj trochę pozwiedzać. Proszę bardzo. No to już jesteśmy, wie pani. Świetnie. Teraz to już musimy zrobić, kurwa, nową. Ja nie wytrzymam po prostu. Fantastycznie. Wspaniałe pomysły. Super. I nie zostaw mi to. Ja to po prostu przecież muszę poprzekładać. Bo nie, zamiast przestawić stolik, to niedźwiedź wymyślił, że on przestawi samochód, kurwa, z otwartymi klapami. I co? I podjechał pod górkę i szuflada z lodówką jest teraz tu. I wyłamał się, tu wyłamany jest ten, nie wiem, jak ta szyna. I to już nie będzie działało. No ale jak już tak sobie wszystko powymieniasz sam, to będziesz wiedział, prawda? No to ci wiem. No właśnie. No tak. Może się nauczy właśnie. Teraz mówię, że trzeci raz coś rozpie... Nie, tego. To takie szyny duże teraz muszę kupić w Salonika, no ale chyba... Ale to w budowlanym chyba, tak? Grecja to chyba no. nie jest takie... No nie no. Jednak to... Mówię co? Jak kupisz szyny w Salonikach, no to mamy lodówkę. Jak nie, to miesiąc czasu bez lodówki. Okej, to teraz rozumiem. A Agnieszka przyszła poratować mnie pięknym chłodnikiem, bo przecież nawet... Zupa polska, ale zrobiona z greckich składników. Bo to przecież normalnie... Kochanie, to zjedz. To zjem, dziękuję bardzo. Emocje opadły trochę i no co, co się stało, to się nie odstanie i trzeba pchać dalej do przodu. Na szczęście jesteśmy niedaleko Salonik, tak więc podjedziemy tam, na pewno jakiś sklep się znajdzie i nowe te szyny będzie można zakupić. Myślę, że to dobry też przykład, żeby pokazać, wiecie, jak sobie radzimy po prostu ze stresem i z emocjami. No i jak widać, jest ten wybuch takiego, no wiecie, no nie da się po prostu. Może i by się dało, ale ja nawet nie chcę. To nawet niezdrowo jest tak tłumić emocje. Nawet dobrze jest sobie tak wykrzyczeć się po prostu, jak się coś dzieje. A potem po prostu, wiecie, no... Wziąć głęboki oddech i pcham do przodu.